Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak można na podstawie rozkładu łącznego, a potem wyznaczenia rozkładów brzegowych, określić parametry rozkładów brzegowych, kiedy mamy do czynienia z rozkładem dwuwymiarowej zmiennej losowej. Gdy na przykład zmienna x przyjmuje trzy wartości i różne prawdopodobieństwa warunkowe mają takie, a nie inne wyniki, my możemy podsumować każdy wiersz, niezależnie od tego, ile wynosiły wartości zmiennej y, i określić tak zwany rozkład brzegowy dla zmiennej x, gdzie wartościami będą w tym momencie te wszystkie x-y po lewej stronie, a prawdopodobieństwa będą miały wartość tutaj zapisaną po prawej stronie. Niezależnie, jak mówiłam, od wartości y, dlatego są to tak zwane rozkłady brzegowe, bo leżą z brzegu na zewnątrz tego całego naszego zestawienia tabelarycznego. I żeby określić rozkłady brzegowe, to już mamy, ale mamy określić parametry tych rozkładów. A jak pamiętamy, w zwykłej zmiennej losowej parametrami rozkładu zawsze są średnia i odchylenie standardowe. To są dwa podstawowe, bo można oczywiście liczyć jakąś medianę, dominantę, jakieś kwartyle, jak w statystyce opisowej, ale my ograniczamy się do dwóch podstawowych, które mówią o przeciętnej wartości danej zmiennej losowej, jak i o zróżnicowaniu mierzonym odchyleniem standardowym dla tej zmiennej. I teraz oddzielnie możemy określić parametry dla rozkładu brzegowego dla x, a potem oddzielnie dla y, bo drugim rozkładem brzegowym jest zapis wszystkich wartości y, jak i tych prawdopodobieństw wynikających z sumowania rozkładów łącznych, niezależnie od tego, ile wynosił x. Czyli sumy z kolejnych kolumn są to prawdopodobieństwa wystąpienia y niezależnie od x, czyli jest to rozkład brzegowy. Tu mamy wartości zmiennej, a tu odpowiadające im prawdopodobieństwa. Więc jeżeli mamy wyznaczyć parametry rozkładu brzegowego dla x, musimy zapisać najlepiej w formie tabelarycznej, jakie były możliwe warianty x i jakie były im odpowiadające te prawdopodobieństwa. Zgodnie z tym, jak się liczy średnią arytmetyczną, czy to powiedzmy wartość oczekiwaną w rozkładzie, zawsze mnożymy wartości cechy razy te prawdopodobieństwa, mamy przemnożenia, czyli minus 1 razy 0,5, 1 razy 0,2, 3 razy 0,3 i mamy odpowiednie wyniki, które po sumowaniu nam dają 0,6 i wartość oczekiwana, gdyby była na przykład liczona tabelarycznie, to powiemy od razu jest to 0,6. Gdybyśmy chcieli liczyć je jako sumę pewnych iloczynów, to byśmy to rozpisali o właśnie w ten sposób, jak ja tutaj mam. Czy to policzymy jako takie właśnie wyniki dodawania pewnych przemnożeń, czyli sumę iloczynów, czy w formie tabelarycznej, jak Wam wygodniej. Ja lubię korzystać z tabelek, bo jest wszystko przejrzyście zapisane. Takie mam x, takie mam prawdopodobieństwa, tutaj mam przemnożenia. I zgodnie ze wzorem będzie to suma tak podpisanej kolumny, czyli ją muszę stworzyć. Pamiętajmy o tym, że jeżeli określamy parametry dowolnego rozkładu, to najlepiej jest od razu te wyniki zinterpretować, bo wtedy macie szanse większe na zaliczenie, zyskacie dodatkowe punkty albo po prostu przejdziecie bez problemu przez takie zaliczenie. Więc interpretujemy przykładowo, że przeciętnie zmienna x ma wartość 0,6 jednostki. Co to jest za zmienna? Jak znacie, uzupełniacie, że to jest wygrana w pewną grę albo zysk przy pewnej działalności, przy pewnej inwestycji. To może być różna zmienna, ale czasem nie jest definiowana, dlatego zostawiacie nazwę po prostu zmienna losowa. Dodajemy, że x, bo potem będziemy rozważać zmienną losową y. Jeżeli wiecie, że to są metry, kilometry, to wpisujecie odpowiednią jednostkę. Jak nie znacie, jest to jakiś rozkład bardzo teoretyczny, no to tak zostawiacie. Dodatkowo można określić oprócz wartości oczekiwanej w rozkładzie drugi parametr każdego rozkładu, jest to wariancja lub później odchylenie standardowe.
Żeby policzyć wariancję, jak tutaj zobaczymy, będziemy musieli mieć sumę, ale czego? Jak każda wartość różni się od średniej, mamy to już wyznaczone, ale potem te różnice podniesiemy do kwadratu i przemnożymy razy prawdopodobieństwo. A więc zobaczcie, jeżeli wartość oczekiwana wyszła nam 0,6, to od każdej wartości, jak tu jest, odejmujemy 0,6 i stąd się biorą wyniki. Czyli minus 1 minus 0,6 równa się minus 1,6. Jeżeli od jedynki odejmę 0,6, mam 0,4. Jeżeli od trójki odejmę 0,6, mam 2,4. Kolejno każdy z tych wyników podnosimy do kwadratu, czyli mnożymy przez niego samego, a minus po prostu pomijamy. I mamy już nie różnicę od średniej, a te same różnice podniesione do kwadratu. Mamy wyniki, ale zgodnie ze wzorem na wariancję musimy przed sumowaniem te różnice podniesione do kwadratu przemnożyć razy prawdopodobieństwo. Czyli wyniki tej kolumny przemnażamy razy wyniki tej kolumny. Czyli otrzymujemy liczby, które są tutaj podane wraz z podsumowaniem. Bo ta suma stanowi dla nas wynik wariancji, bo zgodnie ze wzorem wariancja to suma tak podpisanej kolumny. Kolumnę mamy i jej podsumowanie to 3,04. Zgodnie z naszą wiedzą wariancja jako miara zróżnicowania nie posiada interpretacji. Dopiero gdy wyciągniemy z niej pierwiastek i nazwiemy to odchyleniem standardowym, możemy zinterpretować. Wówczas możemy powiedzieć, że u nas wartości x, czyli naszej zmiennej losowej x, różnią się od przeciętnej około średnio o tyle a tyle jednostek. Tutaj w tym momencie mamy policzoną wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe. Jak nie jest powiedziane, że macie policzyć dokładnie odchylenie standardowe, możecie zakończyć liczenie na wariancji, bo wariancja jest liczona zamiennie do odchylenia standardowego jako parametr rozkładu i to powinno być wystarczające. Jak nie, to jasno jest napisane, liczcie odchylenie standardowe. Najlepiej wzorować się na tym, co wykładowca ćwiczeniowiec pokazuje na swoich zajęciach, żeby odpowiednio zapisać parametry, czy średnia i wariancja, czy średnia i odchylenie standardowe. Po tym, jak określimy parametry rozkładu typowo brzegowego dla x, możemy określić wartości rozkładu brzegowego dla y. Czyli teraz zapisujemy, jakie były wartości y i jakie były ich odpowiadające prawdopodobieństwa. Też możemy korzystać z tabelki, tylko już nie zapisujemy oznakowania dla x, tylko dla y. I tutaj piszemy sobie PI, to już nie musi być PJ, to już jakkolwiek zapiszecie. Jeżeli zapisujemy w formie tabelki, to jest po prostu dla I równego 1, 2, 3 dla możliwych wariantów. Nieważne, że te wartości były w kolejnych kolumnach, więc tak samo analogicznie przemnażamy ze sobą wszystkie możliwe wartości Y przez wartości prawdopodobieństwa, dlatego, bo będziemy musieli obliczyć wartość oczekiwaną dla rozkładu brzegowego zmiennej losowej Y. Czyli będzie to po prostu suma przemnożeń każdych wartości Y przez prawdopodobieństwa i będzie to suma tak podpisanej tutaj całościowo kolumny, która wynosi u nas 1,3. Będzie to mogło być zinterpretowane jako przeciętnie zmienna losowa Y ma wartość. Na pewno nie stosujemy nigdy interpretacji, że wartość oczekiwana zmiennej losowej Y ma wartość taką i taką, ponieważ to nie jest typowa statystyczna interpretacja. Pamiętajmy, że interpretacja statystyczna to nie jest po prostu słowny opis wyniku, tylko stałe sformułowania, które musimy użyć, żeby opisać dany wynik. I drugim elementem, który możemy opisać jako parametr rozkładu zmiennej losowej Y, to wariancja. I wariancja, analogicznie jak było to dla X, to jest sumowanie, jak każda wartość teraz Y różni się od wyznaczonej wartości oczekiwanej, która wynosi 1,3. Te różnice będziemy musieli podnieść do kwadratu
i na końcu przemnożyć jeszcze razy prawdopodobieństwo przed ostatecznym sumowaniem. Pamiętajcie, suma jest zawsze na końcu. A więc wracając do naszej tabelki, będziemy musieli wykonać na początek obliczenie, jak każda z tych trzech wartości y różni się od średniej równej 1,3. Czyli 0 minus 1,3 jest 1 minus 1,3 na minusie. Potem od jedynki odejmę 1,3 mam i 0,3 na minusie. Jak od dwójki odejmę 1,3 mam 0,7. Te wyniki różnic mamy zapisane, ale zgodnie z tym wzorem te różnice muszą być podniesione do kwadratu. Więc to wykonujemy. Każdą z wartości podnosimy do kwadratu, mamy wyniki. Potem te wyniki trzeba będzie jeszcze przemnożyć dodatkowo przez kolumnę z prawdopodobieństwem. A więc te wyniki każdy z osobna przemnażamy razy prawdopodobieństwa, które są tutaj zapisane i mamy wyniki. Ale wariancja to jest suma tak podpisanej kolumny. A więc suma tej kolumny wynosi 0,61 i tyle wynosi wariancja. Jak zawsze wariancja, czy to zmiennej losowej y, czy też x, nie posiada interpretacji. Możemy dopiero interpretować pierwiastek z tej wariancji, czyli tak zwane odchylenie standardowe. I odchylenie standardowe jako pierwiastek 0,61 daje nam 0,781. Ten wynik podlega interpretacji i mówimy o tym, jak wartości zmiennej y różnią się od przeciętnej y, czyli od średniej dla y, przeciętnie średnio o 0,781 swojej tej właśnie jednostki dla y. I jak mówiłam, w przypadku zmiennej losowej, której nie wiem, co ona reprezentuje, wydatki, wzrost, wagę, cokolwiek to by nie było, po prostu zostawiam określenie, że to jest zmienna losowa, akurat tu y. I jeżeli mamy określić po prostu parametry rozkładu brzegowego, to na pewno jest to średnia i wariancja lub średnia i odchylenie standardowe. Który z tych dwóch wariantów, to już decydujecie Wy na podstawie swojej wiedzy, notatek lub tego, co pokazał Wam wykładowca lub ćwiczeniowiec. Pozdrawiam.